Polskich Demokratów. Dziękuję, panie marszałku. Koło Unii Europejskich Demokratów jest za skierowaniem do dalszych prac projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z trzech powodów. Pierwszy powód, dlatego iż ta ustawa, bardzo krótka, zwięzła, a jednocześnie bardzo konkretna, ma zagwarantować większe bezpieczeństwo prawne funkcjonowania małych, średnich, a nawet mikroprzedsiębiorstw Polski. Nie ulega wątpliwości, że właśnie ta część polskiej gospodarki, te mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa są solą polskiej ziemi. I tak jak koncerny zagraniczne, wielkie inwestycje, wielcy inwestorzy zagraniczni lokują swoją produkcję, swoje zakłady i swoje biznesy w naszym kraju, kierując się pewnym kontekstem makroekonomicznym, mamy świadomość, że jeżeli ten kontekst się zmieni, a zmienia się wraz z rozwojem gospodarczym kraju, wraz ze wzrostem poziomu wynagrodzeń, wraz z rozszerzaniem się strefy chociażby wspólnego handlu w ramach poszerzania Unii Europejskiej, to oczywiście może nie w każdej chwili, ale w jakiejś perspektywie kilku lat te wielkie przedsiębiorstwa, które dzisiaj są istotnym elementem polskiej gospodarki, ale mogą przenieść swoje zakłady, swoją produkcję, swoją działalność do innego, inny region Europy, a nawet poza Europę. Polscy przedsiębiorcy, zwłaszcza ci mali i średni, takiego ryzyka z ich działalnością nie ma. Dlatego trzeba absolutnie zagwarantować im najbardziej przyjazne warunki do funkcjonowania i gospodarowania, zwłaszcza że, jak mówił o tym pan poseł Pudłowski, to jest wielomilionowa rzesza, która większość polskiego PKB pochodzi dokładnie z ich działalności, z odwagi, którą podjęli, ażeby wziąć sprawy w swoje ręce. Drugi powód, dla którego jesteśmy za pracami nad tym projektem ustawy, to jest pewna równowaga, jaka powinna towarzyszyć każdej władzy w prowadzeniu dialogu społecznego. Dzisiaj związki zawodowe, strona pracodawcy jest oprzyrządowana i zabezpieczona prawnie, że każde projekty ustaw, wszelkie regulacje powinny być z tą stroną konsultowane. I taką gwarancję związki zawodowe i związkowcy reprezentujący pracodawców mają. Mali i średni przedsiębiorcy, którzy mają już dzisiaj swoje reprezentatywne organizacje i stowarzyszenia, również powinni być traktowani co najmniej tak samo przez ustawodawcę, przez rząd, przez instytucje, które proponują zmiany ustawowe i nowe regulacje, jak pracodawcy. I wreszcie jest trzeci argument, o którym też w uzasadnieniu tej ustawy można przeczytać, ale który jest naszym doświadczeniem w tej kadencji parlamentarzystów. Mamy niechlujny tryb ustanawiania prawa, mamy obchodzenie obowiązku konsultacji międzyresortowych i konsultacji społecznych poprzez zastępowanie projektów rządowych, de facto rządowych, instytucją projektów poselskich, poprzez błyskawiczne, a czasami nocne obrady, które nie pozwalają na to, żeby należycie nad rozwiązaniami nowymi pracować, a żeby te nowe propozycje, nowe ustawy, nowe regulacje należycie konsultować. W związku z powyższym trzeba, zwłaszcza dla tej władzy, takiego ustawowego zabezpieczenia, które nakazywałoby i zobowiązywałoby tę właśnie władzę, tę rząd Prawa i Sprawiedliwości, do obowiązkowych konsultacji regulacji dotyczących przepisów gospodarczych z reprezentacjami mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Dlatego jesteśmy przeciwni wnioskowi o odrzucenie tego projektu. Nie dziwi nas stanowisko Prawa i Sprawiedliwości, ale uważamy, że może znajdzie się kilku sprawiedliwych w klubie PiS i wspólnie skierujemy ten projekt do dalszych prac, bo zasługuje zarówno ten projekt, jak i mali i średni przedsiębiorcy na to, żebyśmy się nad ich problemami w tej Izbie z należytą powagą pochylili. Dziękuję bardzo.